I ostatnia sprawa, wojna, to co się dzieje na wschodzie. Ukraina jest naszym najważniejszym sojusznikiem. To jest nasza siostra. Tu nikt nie ma wątpliwości co do tego. Ale proszę Państwa, w rodzinie nie może być bałaganu, a mamy bałagan w stosunku polsko-ukraińskich. Zwróciliśmy się do pana prezydenta Dudy z takim apelem, żeby nie faszerować następnych pokoleń tym, co było i tylko tym, bo to jest droga donikąd tak naprawdę. Tutaj jest Leon Popek, mój przyjaciel. On to wszystkim powie. 2000 ekshumowanych skutecznie, a 200 tysięcy zamordowanych. Taka jest statystyka. Czyli krótko mówiąc, idziemy. Szacunek, panie profesorze, wiem, co pan robi, co pan chce zrobić, ale to naprawdę jest droga, nie powiem donikąd, ale taka bardzo mozolna. Może trzeba wreszcie zrobić jakiś taki gest, upamiętnik jednoznacznie i przekazać to młodzieży w sposób taki. Był wielki dramat. Ja się odważę powiedzieć, że na tym ludobójstwie Ukraińcy stracili więcej niż Polacy. My straciliśmy 200 tysięcy ludzi, ale oni stracili kontakt taki duchowy z nami, z tymi, z tą nacją, która dała im najwięcej przez tych 600 lat. Zmierzam do tego, że czas najwyższy, żeby wreszcie zrobić jakiś ogólnonarodowy gest i powiedzieć, było, modlimy się za nich, natomiast teraz chodźmy razem do przodu. Wy Ukraińcy i my Polacy. Nie może być w rodzinie bałaganu, szczególnie teraz, jak oni chcą, pukają do Unii Europejskiej i tak dalej. Tak. Ktoś powiedział, że na pogrzebie nie mówi się o oddawaniu pieniędzy, no ale są tacy, którzy chodzą tylko na pogrzeby, więc kiedy im to powiedzieć? Uważam, że czas najwyższy, ja wiem, że rzucam w tej chwili weter słowa niepopularne, ale tak zwana poprawność polityczna nie zawsze popłaca.